Jest z nami Artur Sowiński na targach, tutaj na stoisku KSW. Powiedz troszkę, zdradź najbliższe plany w tej chwili, jak to wygląda? Najbliższe plany, no wróciłem po kontuzji, już trenuję na 100%, jestem w pełni zdrowy i czekam na ofertę walki w grudniu. Mam nadzieję, że w grudniu zawalczę. No właśnie, jest szansa, że to będzie już walka o pas? Na to liczę, ponieważ no, w poprzednią walkę z Saszą traktowałem jako eliminator, więc tak liczę na to, że kolejna moja walka będzie o pas. Pilnie śledzisz na pewno poczynania swoich wagowych przeciwników. Jest ktoś, który na pewno chciałbyś się zrewanżować, tak? Chodzi ci pewnie o walkę z Rzoskiem, tak? Szczerze mówiąc, mam ciśnienie na odzyskanie pasa, a nie na rewanż z Rzoskiem. Może wiele osób będzie zdziwionych, jeżeli powiem, że naprawdę no, kibicowałem Rzoskowi w walce z Kojkę, ponieważ mimo, że nie lubię go prywatnie, to chciałem, żeby pas został w Polsce. Zawsze będę kibicował Polakowi w starciu z zawodnikiem zagranicy. Tak też było w tym przypadku, no ale Wrzosek stracił pas, a moim celem jest odzyskanie pasa. Więc na tą chwilę w głowie mam odzyskanie pasa, a nie rewanż z Wrzoskiem. Mówisz, że trenujesz już na 100%. Nie ma śladu kontuzji, nic się złego nie dzieje, tak? Nie, noga już jest na 100% sprawna. Tylko tak jak mówię, jestem po bardzo poważnej kontuzji i wiadomo, dalej chodzę na rehabilitację, dalej wzmacniam tą nogę, ale już nawet na papierku jest leczenie zakończone, więc jest w 100% wszystko ok. Komentowanie walk wychodzi ci coraz lepiej. Mega się do tego przygotowujesz, widać to, jak cię się słucha. Myślisz o tym? Są jeszcze dalej propozycje? Cały czas będziesz się aktywnie w tym kierunku rozwijał? Jak najbardziej czekam na wszelakie takie propozycje, chociaż przyznam szczerze, że dla mnie to jest po prostu hobby, dla mnie to jest pasja i coś, co bardzo lubię robić, ale ja jestem zawodnikiem i na tą chwilę nie zamierzam podążyć drogą Jurasa, czyli zawiesić, chociaż teraz już właściwie odwiesił rękawice z kołka, ale i zająć się komentatorką, nie, na tą chwilę moim planem jest odzyskanie pasa, a komentowanie czy jakieś tam poboczne takie projekty, to jest tylko fajna zabawa i miło spędzony czas. Tak na rozluźnienie, muszę się zapytać o twojego ziomka, z którym walczyłeś, McGregora. McGregor Mayweather, opowiedz coś o tym. Powiem tak, jestem szczęśliwy z tego, że ta walka doszła do skutku, bo to jest naprawdę duży krok dla MMA, dla McGregora. Od mojej walki z McGregorem ja naprawdę mu kibicuję i życzę, żeby doszedł jak najwyżej, chociaż właściwie już jest na samym szczycie. Wynik samej walki, przyznam szczerze, że no, nie mógł raczej nikogo zaskoczyć, kto trzeźwo myślał. Ja jako fan MMA oczywiście przyznam szczerze, że trzymałem kciuki za McGregora i liczyłem na to, że sprawi niespodziankę. Chociaż jeżeli nie myśleć sercem, a rozumem, no to szanse miał praktycznie zerowe. Ta walka musiała się skończyć tak, jak się skończyła.